Na białym tle loga. Nauka to lubię oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Poniżej napis prezentują. Trzy animowane postaci. Dziewczynka i dwóch chłopców cieszą się i skaczą na trampolinie na tle łąki oraz gór. Pojawia się czarno-szara plansza z wielokątami. Biały tekst. Odcinek. Jak powstał węgiel. Bajtel na tropie wiedzy. Części planszy spadają w dół i pojawia się postać prowadzącego odcinek Tomasza Rożka. Jest ubrany w niebieski sweter i znajduje się w lekko zaciemnionym studiu. Animacja lasu. Na drzewa oraz trawę z kwiatami padają promienie słoneczne. Zielona paproć na ciemnym tle. Obracająca się kula ziemska. Zbliżenie na położenie Polski. Las z wysokimi drzewami i ciemną glebą. Animacja czerwonych i niebieskich latających kulek, które łączą się po kilka sztuk, tworząc atom. Tomasz Rożek w studiu. Zbliżenie na czarną bryłę węgla leżącą obok niego. Na jego tle, po lewej stronie pojawia się słońce oraz po prawej fala wody. Las z wysokimi drzewami i niższymi w oddali. Drzewo przewraca się, upada na ziemię. Przekrój warstw ziemi. Na brązowej warstwie napis torf. Widać na niej liście różnych roślin. Warstwa torfu obniża się, przykrywa go warstwa innych osadów. Po lewej stronie na tle gleby termometr. Napis torf znika. Pojawia się węgiel brunatny, a następnie węgiel kamienny. Prowadzący w studiu. Na jego tle pojawia się w białym kółku zdjęcie czarnej skały, antracytu. Dziesiątki szarych atomów połączonych liniami, czyli wiązaniami. Pomarańczowy dom zimą na tle drzew i łąki. Z jego komina leci dym. Biała lokomotywa z czerwonym dachem i wagonami pędzi po torach na tle łąk. Czarno-szary statek z wieloma oknami i trzema kominami, z których także unosi się dym. Ponad 300 milionów lat temu Polskę porastał gęsty las. Las ten jednak znacznie różnił się od tych, które teraz znamy. Był gorący i wilgotny, a zamiast brzóz, buków i dębów porastały go wielkie skrzypy, widłaki i paprocie. To właśnie z przeobrażonych pozostałości po tych bujnych, prastarych, znacznie starszych od człowieka drzewach powstał węgiel kamienny. Czarna skała, którą chyba wszyscy z Was mieli choć raz w życiu w ręku. Historia Ziemi liczy wiele miliardów lat. W tym czasie kontynenty i oceany zmieniały swoje położenie. Na terenie Polski wielokrotnie zmieniał się klimat. Ba, czasami było tutaj nawet głębokie morze. Węgiel kamienny to nic innego jak resztki drzew, które kiedyś porastały tereny Polski. Drzewa, jak wszystko co nas otacza, są zbudowane z atomów, w tym z atomów węgla. Naturalnie nie od razu liście i łodygi skrzypów, widłaków czy paproci zamieniły się w czarne bryłki. Żeby w ogóle zaczął się proces powstawania węgla, musiało być gorąco i wilgotno, czyli dokładnie tak, jak ponad 300 milionów lat temu na terenach Polski. To w takich warunkach przez miliony lat powstawała skała, którą dzisiaj nazywamy węglem kamiennym. A tak swoją drogą, czy słyszeliście takie powiedzenie, że ktoś jest twardy jak skała? Nie wiem, czy wiecie, ale skała wcale nie musi być twarda. Węgiel nie jest twardy. Na początku długiej drogi od roślin z prastarego lasu do twardego węgla powstawała miękka skała zwana torfem. Skała ta zawierała w sobie jeszcze całkiem sporej wielkości szczątki roślin. Następnie torf pokrywany był innymi osadami, ściskany i wpychany w głąb ziemi. Pod wpływem tego ciężaru grubość torfu znacząco się zmniejszała. W końcu, jak usiądziecie na materacu, jego grubość też się zmniejszy. Ale oprócz nacisku skał pod ziemią panuje wysoka temperatura. I tak z torfu najpierw powstawał węgiel brunatny, a potem kamienny. Najszlachetniejszym rodzajem węgla jest antracyt. To skała, która zawiera najwięcej atomów węgla. W skale atomy węgla są z sobą połączone w długie łańcuchy. Podczas spalania tej grudki połączenia między nimi pękają i przez to uwalniana jest energia. Ta energia przez przynajmniej 200 ostatnich lat była wykorzystywana do ogrzewania domów, do napędzania lokomotyw czy statków. Do dzisiaj jest wykorzystywana do produkcji prądu elektrycznego. Niestety, podczas spalania węgla do atmosfery dostają się trujące gazy. I to właśnie dlatego byłoby lepiej, gdybyśmy zrezygnowali z opalania pieców węglem. Na białym tle napis. Film zrealizowano w ramach projektu edukacyjnego EcoBajtel
projekt dofinansowano ze środków Fundacji Orlen, poniżej loga. Fundacja Orlen, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza.